Wymyślona kombinacja riffów. No tutaj akurat w tym elemencie wiadomo, że tutaj można zarzucić, że to jest niespójne, że to jest nie rytmiczne momentami mam nieregularne metrum, więc czasem jakby coś się wydaje, że coś jest nie tak. W każdym razie no tutaj w takich pomysłach, jaki jest ten, w pomysłach w tym stylu jest ważne zachowanie pewnych takich podstawowych zasad, chociażby zasad kostkowania naprzemiennego, na przykład tutaj dosyć jest istotne. I jakiegoś tam ewentualnie tłumienia lub nietłumienia, zależy od oczywiście pomysłu, możemy zagrać na przykład ten motyw pierwszy. Taką puszczoną, nietłumioną struną, a możemy na przykład przez dwa razy zagrać nietłumioną, a później możemy zagrać tłumioną, czyli zagram to wam dwa razy, a później z tłumieniem. Taka wersja. Zawsze to jest jednak urozmaicenie. Zauważcie, że to jest niewielka zmiana. Właściwie to jest tylko zmiana tylko w podniesieniu nadgarstka i opuszczeniu go, a jednak jest dosyć znacząca zmiana w charakterze tego riffu, mimo że gram cały czas dźwięki tutaj takim szybkim kostkowaniem. Więc widzicie, to trzeba też sobie brać pod uwagę, że takie delikatne motywy mogą zdecydowanie zmienić brzmienie. Oczywiście nie zapominajmy też o tym, że poza naszą gitarką są inne gitary w zespole, które mogą nadawać zupełnie jeszcze dodatkowy charakter temu naszemu utworowi. No tutaj miałem na przykład taki jeszcze motyw w tym właśnie na tej strunie. Z taką puszczoną struną, to jest u mnie puszczonymi dźwiękami, to jest u mnie akurat 1-3-3 na siódmej strunie, czyli to dźwięki CGC. Później na przykład grałem taki motyw, fajnie brzmiący, taką dużą, taką rozpiętość
palców robiłem. Czyli to było... To akurat jest taki motyw grany na pierwszy próg na najgrubszej strunie, u was może być najgrubsza wasza E, trzeci próg struna cieńsza i piąty próg struna jeszcze cieńsza, czyli jakby każdy palec jest na innym, innej strunie. I to jest taki specyficzny, fajnie brzmiący właśnie taki trójdźwięk, taki riff, power chord, gdzie mamy, czy power chord, gdzie mamy kwintę plus nonę wielką, to z interwałów. Popatrzcie sobie na filmiki, jeśli tego jeszcze nie było, to na pewno będzie. I sobie przesuwam tylko o sekundę wielką. Jest trochę tutaj zabawy, tam oczywiście dodatkowo jeszcze robiłem. Jeszcze dodatkowe takie wstawki, gdzie to jest po prostu kwestia, to nie jest jakiś dźwięk, to jest po prostu taki scratching, taki, który warto też sobie właśnie w różnych motywach wciskać. To jest coś takiego jakby coś jak X, tylko że to jest w zasadzie słychać mniej więcej te flażolety, które akurat powstają trzymając tutaj te dźwięki, bo X to byłoby, mamy. Także no trochę pomysłów jest, myślę, że coś tam wam jakoś to pomogłem, jakoś może zainspirowałem. Na pewno było to chaotyczne i na pewno nie umiem grać, ale przynajmniej możecie mniej więcej coś tam pooglądać i porozsyłać ziomeczkom, papatki. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię i które wprowadzam na YouTube są ciekawe i warte obejrzenia, to może chcesz się umówić na lekcje przez Skype lub na lekcje w Krakowie. Lekcje gry przez Skype są o tyle fajne, że nieważne z jakiej części kraju jesteś, czy z jakiej części świata jesteś, możemy wspólnie się pouczyć. Najlepiej skontaktuj się mailowo.